Jak twoim zdaniem różni się ten kanał, który teraz prowadzisz, od innych swoich kanałów, które prowadziłaś wcześniej? Zdecydowanie jest dużo bardziej przemyślany, bo też dużo więcej czasu przesiedziałem z chłopakami, w ogóle z moimi wspólnikami, nad analizą tego, jak to działa i co dlaczego się robi, co dlaczego się mówi, co dlaczego się pokazuje, co jest zbędne, niezbędne, więc jest dużo bardziej przemyślany. Te pierwsze kanały, szczególnie ten piłkarski, to była bardziej taka połączenie trochę zabawy z pracą, co nawet jeszcze wtedy nie stało się pracą, w ogóle na pełen etat i ten piłkarski kanał nawet nie zarabiał na tyle, żebym mógł sobie pozwolić, żeby z tego żyć. Raczej było to taką, no właśnie, bardziej zabawą, tak jak powiedziałem. Dlatego też te treści były luźniejsze, bardziej takie właśnie jeszcze bardziej rozrywkowe, nie do końca przemyślane. Teraz jest to bardziej maksymalizowane.